I wszystkim się wyglądam niezbyt apetycznie, ale z tego względu, że przyszłam do Was z filmikiem z moimi ulubieńcami makijażowymi, dzięki którym wykonuję makijaż w 10 minut, myślę, że się wyrobię. Taki, wiecie, pełny, jak dla mnie pełny. No więc zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką użyję, mam dwa korektory. Jeden jest z Manhattana, drugi jest z Mulera z TV. I tak. Mam lustereczku. Trzeba pozatykać wszystkie niedociągnięcia urodowe. Zobaczę, czy mi się to uda nagrać w 10 minut. Co może być bardzo trudne. Gąbeczka zwykła. Klep, 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 klep. Co ważne, ja nie używam rano, znaczy w ogóle rzadko, kiedy używam podkładu. Korektor wystarcza mi całkowicie. Teraz lecę z tym. On jest anty... Jak to pisze? Antypikel, nie wiem jak to czytać, że antyproszczowy. I tutaj, gdzie potrzebuję bardziej, sobie zatykam. Stresujące jest takie robienie makijażu 10 minut. O, doklepuję sobie. Lepiej, już lepiej. Następnie używam pudru. Pięknie pachnie, to jest z Rival de Loup. Kiedyś go kupiłam na przecenie ogólnie. I nie spodziewałam się, pachnie czekoladą, a raczej tak kakao, kakao jak nic. I biorę sobie na gąbeczkę tą używaną i pudruję pod oczami lekko. Oczy, tutaj nos, bo najszybciej mi się świeci czoło. Teraz będę wyglądać jak ja bym się w mądze obtoczyła. O tutaj. W tych okolicach, co się najbardziej, najczęściej świecę. Następnie, o, zjadam. W tym czasie, co, wiecie, ta mąka mi się tutaj, mąka, puder, bierze. Biorę kolejną moją ulubioną rzecz z Essie. W ogóle uwielbiam kosmetyki z Essie. Mam ich, kurczę, praktycznie większość to jest z Essie. A to jest jedna z moich ulubionych. Też kupiona na promce. Wiadomo, Grosia, Centosia, no nie? Lubię wszystkie przeceny, wszystkie promocje. Dałam za nią 4,99 euro. Była przeceniona bodajże około 10 kosztowała. I w środku mamy tak. Róże, rozświetlacze i cienie do powiek. Ja najbardziej lubię ten dzień. I właśnie jego najczęściej używam. Wiecie, ja nie maluję się jakoś spektakularnie tak na co dzień, tylko o, tutaj na powiekę daję. Wiecie, tak szybko, ja nie mam pędzelka, to nawet palcem tak, tak, tak. O, żeby się coś świeciło. A jak nie mam pędzelka, to lecę palcem, tylko wiecie, pędzelkiem wygodniej, bo łatwiej. Jednak pędzelka muszę wyjść tutaj. Lubię sroka, jak się coś świeci, jeszcze tutaj przejeżdżam pod spodem troszeczkę. I tak, jeden cień mi wystarczy w zupełności, więc nie potrzebuję. Ups, rozwalam. Ta paleta jeszcze nam się przyda. Pędzelek odkładam. I biorę się tak za tuszowanie rzęs. Moje ulubione maskary. Maskary to jest mój must have.
Czasem nawet nie muszę się malować, ogólnie tak całościowo korektora nic, ale rzęsy muszę mieć pomalowane i brwi. Jak nie robię henny, to maluję codziennie, ale jak jestem leniwa, mam taki leniwy okres, to robię henne. I tak, wracając do maskar, to tak, tam kupił mi mój mąż kochany z L'Oreala. To jest dwa w jednym. W jednym jest takie białe coś, to jest chyba baza. I tuż do rzęs z taką szczoteczką. Ale jego rano nie używam, gdyż muszę poczekać, aż ta baza zaschnie, bo gdy nakładam na mokrą, ona mi się rozmazuje, ale jak zaschnie, jest nie do ruszenia. Ale najczęściej używam właśnie tych trzech. Tak z rana, wiecie, jak wstaję o 5 się śpieszę do pracy, to cak, cak. I zazwyczaj używam ostatnio tej z Miss Sporty. Kupiłam ją w Action. Był ten tusz za 1,90 € bodajże, niecałe 2 euro. I powiem wam, że on jest mega. Nigdy w życiu go nie miałam, ale jak za tą cenę, to on jest po prostu niesamowity. Jego najczęściej teraz używam o już jedno machnięcie szczoteczką. Oczywiście włosy sobie pomalowałam. Zobaczcie, jest niesamowity. A jak da się dwie warstwy, to już w ogóle jest kosmos. Trochę go powyglądam teraz, ale to nic. Jest świetny. To jest ten tusz, co kosztuje grosze, a robi cudowne rzeczy. Ogólnie wiecie, ja nie jestem zwolenniczką, żeby wydawać dużo kasy na kosmetyki takie typu, wiecie, cienie do powiek tusz, bo to i tak zmarnujemy. Nie powiem, bo niektóre tusze też z wyższej półki są super, ale ja akurat lubię wydać mało, a wyglądać dobrze. Wiecie, nazwa kanału zobowiązuje grosia, no nie? Lubię kupować wszystko za grosze. Uwielbiam wszystkie promocje, wszystko. Chyba się nie wyrobię w te 10 minut, bo za dużo gadam. O. I tak. Mam piękne rzęski, widzicie? Teraz jak już skończyłam sobie tuszować rzęsy, nie upaćkałam się, omiatam sobie moją mąkę z twarzy. Tuk, żeby wyglądać jak człowiek. I teraz robię brwi. Też moja ulubiona, dwie ulubione. Wcześniej używałam tej z Essie, ale ten mój kolor już się skończył i został taki zbyt ciemny dla mnie. Ale trzymam z sentymentów, muszę kupić sobie drogę. I ostatnio, już od jakiegoś czasu używam takiego czegoś do brwi. To jest takie poczwórne coś. Próbowałam używać tego, to jest trochę brudne, sorka, tego, ale co się brudzi w fluni, to jest jakby nazwać wosk, żeby się trzymało wszystko na miejscu, ale to jest takie sobie, popyłam się, przepraszam, bo jest rozświetlacz. Jest taki jasny i jest ciemny. I zaczynam od tego ciemnego. Oczywiście ten pędzelek dla mnie super, bo jest krótki. A ja lubię takie, nie lubię za długimi robić. I wiecie, to nie jest profesjonalny pokaz, jak się malować. Ja wam jedynie pokazuję, jak ja to robię szybko. Raz to i tak wolno pogadam. Dodaję tego jasnego po końcach. Praw skończono. Nie wiem, czy jest w miarę. I z drugą brwią robimy to samo. Ta chyba wyszła trochę lepiej. Tu coś za grubo. No, coś za grubo tutaj dam, ale nic, poprawi się. Równo, równo. Okej, lecimy dalej. Co tu dalej mamy? Puder. Kończę wszystko pudrem. Wyjmę gąbeczkę. Kończę wszystko pudrem z Manhattana, mój ulubiony. Uwielbiam te pudry, które leżą takie
Obok tych takich, nie z tych wszystkich kolorówek, co są te firmowe, ale te, co leżą obok takich jakby do cery trądzikowej. Właśnie te pudry z Manhattana miałam jeszcze, gdzie ja ten korektor posiałam. O, puder z tej, co się nazywa Cadea Vera, to jest z Mullera, też super puder właśnie tej cery problematycznej i te pudry najbardziej lubię. I wiecie, tak normalnie już pudruję sobie wszystko, żeby mi się trzymało dla koloru, żeby nie być za biała. W ten sposób. O, koniec. I na koniec jeszcze takie szaleństwo. Też z Essie oczywiście. Mam takie jakby brązowe cienie do powiek, ale ja ich używam w inny sposób. Biorę pętelek i mieszam te dwa, albo nawet te trzy. Ale robię hałas. I sobie daję tutaj na kości policzkowe i tutaj na łuk brwiowy. O! To jest mój ulubiony. Lubię, jak się świeci bardzo. Lubię być świecąca, wiecie? A jeszcze innym sposobem, jak chcę takie bardziej szaleństwo, wiecie, to biorę ten fioletowy i tutaj mieszam, z którymiś też jest mega efekt. Jeszcze mam taki jeden sposób na taki rozświetlacz, taki wiecie, holograficzny. A pokażę wam mojego kapcia. To fownie taki efekt uzyskuje, ale to wam pokażę w innym filmiku, bo tutaj akurat nie mam, bo planuję nagrywać filmiki takie, wiecie, jedną marką. I pierwszy może będzie z Essie, a drugi może będzie z Makeup Revolution, bo też uwielbiam te dwie marki, chyba są jedną z moich ulubionych. Mam najwięcej rzeczy z tego i palet, i wszystko, no i palet, znaczy palet mam najwięcej. Dobra, nie gadam, tylko lecę dalej. Jak już mam rozświetlacz, podkład, wszystko, to zostają mi usta i najczęściej używam też pomadki z Essence. Oczywiście w takim kolorze, wiecie, tu wydaje się ciemno, ale na ustach nie nakładam jej też za wiele. Zęby sobie pomywam. Taką pomadkę albo błyszczyk. I to tyle. I to by był makijaż taki, wiecie, na szybko, moimi ulubieńcami. Nie wiem, ile to trwało, jak długo. I tak się maluję zazwyczaj na co dzień, gdy mam takie trochę więcej czasu, ale nie za dużo. A jak nie mam czasu, to tylko używam pomady do brwi, tuszu do rzęs i pudru. I to jest mój cały makijaż. Nie, wiecie, nie lubię się malować jakoś z podkładami, nie podkładami, bo dla mnie się czuję źle, jakbym miała maskę na twarzy. Nie wiem, jakoś tak mnie denerwuje, że tu mi się robi ciastko, tu mam tu z tą cerę, a jak wiecie, podam tylko korektor, puder, to jest dla mnie idealnie. Wiecie, rzęski, oczko, brwi i to tyle. Ach, i jeszcze wracając, pędzelki. Pędzelek ten mam z Primarka. Ten mam do cienia z... leci z Essence też. I moje pędzelki do tego rozświetlacza, to taki zestaw kupiłam kiedyś na Ali, ładny, taki kolorowy, i tam było parę w zestawie tych pędzelków. Jeszcze mam takie dodatkowe, też marmurkowe do cieni, tak, do rozcierania, jak używam więcej, i mój do brwi, jak mam ochotę na długi pędzelek, a nie ten krótki, co tam jest, albo mi się gdzieś zapodzieje. I tak, to by było na tyle. Zapraszam na inne moje filmiki. Mam nadzieję, że takich makijażowych będzie więcej. Do zobaczenia, bye!